Dosyć tak. Zostaw, zostaw, jest wszystko dobrze. Zostaw ten... No, dobra. Łapię się... Nie, no to wiesz, jest dobrze. Tam już się nagrywa, także spokojnie, tu sprzęcia jest. Puszczaj tu i tu. Jest puszczony. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Nemezis, kłaniam się bardzo nisko. Muzyka reggae. Ciągle niszowa muzyka w Polsce. Nie tak popularna jak muzyka rock, pop, rap. Dlaczego? Sam jestem ciekaw. Dlatego postanowiłem zaprosić zespół, który mi wyjaśni tą różnicę. A wyjaśni ją dokładnie Dominik Hałka, czyli lider zespołu Raga Faja. Jeżeli jesteście ciekawi, a na pewno jesteście, to gorąco zachęcam do oglądania, subskrybowania, rozlecicie kanał dalej, niech leci swoim nurtem, a wy oglądajcie. Witam, Dominik. Cześć. Bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie. Mi również. Widziałem wasz kanał, bardzo mi się podoba. Tak? Tak. Który odcinek się bardzo fajna idea. Znaczy nie zagłębiłem się, jak mi wysłałeś linka, to zobaczyłem po prostu, z kim robiłeś wywiady i stwierdziłem, że no fajnie, fajna inicjatywa, że w ogóle młodym ludziom chce się coś zrobić fajnego, zamiast siedzieć tylko przed kompem cały czas. Fajnie. No właśnie, to tak jak widzę, że postanowiliście utworzyć zespół i to też pewnego rodzaju taka inicjatywa z waszej strony. A w nazwie zespołu jest Raga Faja. A to Raga to znaczy inny typ muzyki niż reggae? Tak, no Raga to jest taki typ muzyki szybszy, trochę bardziej taneczny, bardziej elektroniczny. Mhm. Też pochodzący z Jamajki, tak, stworzony przez Jamajczyków. No i właśnie w tym stylu muzycznym jest jakby wykorzystany typ nawijki, który my stosujemy w pewnym sensie, bo my też no jakby nie dajemy się chyba zamknąć w takich ramach twardych, ale chodzi o ten typ nawijki takiej regowo-hip-hopowej mniej więcej, w tym właśnie stylu. No i faktycznie jest tam elektroniki więcej niż u nas dużo, w tym takim typowym raga. Ale generalnie fajnie to brzmiało. Nazwę w ogóle wymyślił nasz założyciel, Robert Zomo Komorowski. Przepraszam, Robert Komorowski, bo on sobie nie życzy, żeby używać starej ksywki z lat dziecięcych, bo się źle kojarzy. Także Robert Komorowski, świetny perkusjonista, grał nam na różnych kongach, dżembe, w tych wszystkich instrumentach, na których nazw w ogóle nie kojarzę. Ale ty obecnie jesteś liderem. To od ciebie wszystko wychodzi? Tak. Czy to jest raczej kolektyw, czy to od ciebie wszystko? Jest to kolektyw w bardzo dużym stopniu, bo każdy ma jakby coś do wniesienia swojego, każdy ma swoje inspiracje w ogóle. Każdy od młodości słuchał dużo różnych bardzo styli muzycznych. Na przykład basista Maciek słuchał bardzo dużo New Romantic i Italo Disco, czyli tam lata 80. brzmienia elektroniki. Nasz gitarzysta bardzo lubi Prince'a na przykład, pop z kolei. Ja to w ogóle wszystko. Ja od hip-hopu do metalu słucham wszystkiego, tylko nie techno jakoś mi nie podoba się. A tak poza tym to wszystko jest okej. Bo nawet jak wpis na Wikipedii jest o was utworzony, to zespół grający różne typy muzyki i tam jest was pięć wymienionych. Tak, no dokładnie, więc... Tak, nie zamykacie się na jedno. Ja tak naprawdę nie wiem, co my gramy do końca, nikt jeszcze mi nie powiedział, nikt mnie jeszcze nie zaszufladkował nas tak naprawdę, więc to można uważać za pewne osiągnięcie. Mhm. Że we wszystkich typach się spełniacie, no ale chyba najbardziej jednak reggae. Ja bym powiedział, że to reggae jest takim sosem do tej całej potrawy, którą my tam pichcimy sobie, to jest taki sos, który jest nieodzowną częścią tej naszej mikstury. Ale jednak można w tej miksturze znaleźć, no, myślę, że jest w niej coś z lat 70. też, z tej rock'n'rollowej energii takiej, którą miały zespoły w latach 70. Też dużo z tego czerpiemy, bo dużo tego słuchaliśmy, nie? Mhm. A muzyka reggae w Polsce dopiero kiełkuje? Czy już można takie... Ja myślę, że nie. Ja myślę, że wykiełkowała i to już po raz któryś z kolei, bo w latach 80. było kilka zespołów reggae bardzo, bardzo mocnych. Na przykład był Reggae Against Politics, rap w skrócie. Bardzo fajny zespół. Pierwszy raz, jak usłyszałem w ogóle rap, to myślałem, że to śpiewa czarnoskóry wokalista. A okazuje się, że nie, że to był normalnie Polak i tylko miał taki głos. Ale ty, bo ja tak nie słucham tej muzyki zbytnio, ale oczywiście szanuję i założyłem, że od Kamil Bednarek zrobił taką wielką różnicę.
spopularyzował, tak, spopularyzował ten gatunek, to trzeba przyznać. Niesamowicie. No. Do Mam Talent chcecie się udać? To znaczy tak, my już po tym, jak doszliśmy do finału w Must Be The Music, stwierdziliśmy, że to jest raczej wystarczająco, bo my chcieliśmy generalnie pokazać się. Nasz zamysł był taki, żeby muzykę alternatywną w ogóle, no i nasze skromne osoby, pokazać ludziom, którzy nigdy by ich nie zobaczyli na tej zasadzie, bo niestety w dzisiejszej rzeczywistości to media kształtują społeczeństwo, a większość gusty społeczeństwa, tak, a większość ludzi po prostu ogląda tą telewizję, no i tyle, to jest ich okno na świat, więc jeżeli chodzi o Kamila w ogóle, to właśnie występuje w ogóle pewien fenomen Kamila Bednarka, on po prostu swoją osobą. Jest, w ogóle on jest fantastycznym gościem, ja go znam bardzo dobrze i też dużo nam pomógł w naszym przedsięwzięciu, a jest fenomen, bo on potrafi pociągnąć ludzi za sobą, po prostu ma dar, który sprawia, że społeczeństwo chce go słuchać. No ciężko to wytłumaczyć, po prostu jest fajnym gościem, ma fajną energię i to się ludziom spodobało. No to było... Było kolejne pytanie. Tak, na czym jego fenomen polega? No to widzisz, jak trafiłeś. Prorok. Nie, ale no, Bednarek najbardziej znany, zdecydowanie. Zdecydowanie najbardziej znany, jeżeli chodzi o reggae. Tak, no to nawet nie ma. Bez dwóch zdań. Nie ma konkurencji w zasadzie żadnej. Jest Bednarek, jeśli chodzi o popularność oczywiście. No, tak? O popularność, Bednarek, tak. I długo nic. No a i dalej kto jest? Wy? Myślę, że jeszcze jest bardzo popularny w tym okresie Grubson. No, Grubson, ale to... Grubson bardzo wielką furorę robi i trzeba powiedzieć, że bardzo fajną też muzykę gra. Ale to jest takie reggae, czy to jest taki hip-hop? To jest właśnie też fajne, bo to jest coś pomiędzy. Mhm. Tak? I jeszcze, może tak, płyty, mnie nie do końca jarają płyty Grubsona, ale byłem na koncercie, graliśmy razem na Juvenaliach w Warszawie i bardzo mi się spodobał koncert, bo bardzo fajny właśnie skład muzyków, bardzo zawodowo grających, równiutko, wszystko to dynamiczne, opracowane tak jak trzeba. I wtedy przekonałem się, można powiedzieć, bardziej. Do niego. Do tej muzy. No, bo jakby to wykonanie na żywo z tymi różnicę. Instrumentami, no, wnosi nowy oddech do tego wszystkiego, nie? Tak, tak. Największy sukces waszego zespołu, przystanek Woodstock? Największy sukces naszego zespołu, to nie traktowałbym w kategoriach jednego wydarzenia, bo każde wydarzenie, na którym jest fajnie, jest sukcesem, no nie? Ale, no takie jedno, jakbym scharakteryzował największy sukces zespołu, to, że przychodzą ludzie na koncerty w znacznej ilości, tak jak na przykład wczoraj w klubie pod Minogą, bardzo dziękujemy, fantastycznie byliście, przyszli ludzie i po prostu oni tam, nikt ich nie zmusza do tego, oni przychodzą, bo oni chcą tego posłuchać. To jest największy sukces, że oni przychodzą, znają teksty, są cudownie nastawieni pozytywnie, w ogóle są cudownymi ludźmi, są niesamowicie kulturalni. Nie widziałem na naszym żadnym koncercie, żeby ktoś był dla kogoś niemiły w zasadzie. No, a to jest chyba charakterystyka tej muzyki. Reggae tak przemawia do ludzi, że być może nie spotkałem się, żeby ktoś... No w każdym razie to jest największy sukces, że udało się tych ludzi, którzy mają własne mózgi i myślą racjonalnie, do siebie nakłonić i po prostu cudowne z nimi chwile spędzamy. To jest, myślę, że największy sukces. A poszczególne sukcesy, no jasne, Jarocin, Woodstock, czy tam Must Be The Music. A teraz też będziecie grali na Woodstocku? No, mam nadzieję. Zobaczymy. Fajnie by było. Zawsze, no kurczę, Woodstock, no to co? Największe. Nie grałem na niczym lepszym nigdy. No. Fantastycznie. A jeździłeś jak oprócz tego? Poza zespołem? Tak. Na Woodstock od 8 lat. Jeżdżę. Zabrała mnie moja żona obecna pierwszy raz. Czy od 8, czy od 6, no nie pamiętam. W każdym razie już od kilku lat co roku jesteśmy na Woodstocku. A ja na początku mówiłem swojej dziewczynie wtedy, że nie no, w ogóle jak Woodstock, przecież tam jest w ogóle śmierdzi, syf jest, coś, nie, kradną. I ona mówi, co ty się w telewizji oglądałeś, no co ty, Dominik. No, a masz żonę? Mam, no. Kurde, że się teraz zdziwił. Naprawdę, i co, jaką muzę graliście, zamiast marszu Mendelsona graliście wasze kawałki? Nie, ale na weselu miałem bardzo fajny prezent od swoich kolegów z zespołu i nie tylko, i w ogóle od koleżanek, różnych kolegów muzyków też. Był występ muzyczny, który składał się z różnych piosenek o miłości, na przykład Beatlesów, All You Need Is Love, Eltona Johna, Can You Feel The Love Tonight, i to normalnie
To była niespodzianka, moi koledzy, odsłoniła się kurtyna i tam normalnie stali moi koledzy z instrumentami i wielki chór dziewcząt w ogóle zaprosili skrzypaczki, trębaczy. A kiedy to było? 13 września. Tego roku? Mhm. Świeżo. Świeżo. No świeżo, świeżo, ale jesteśmy razem, mówię, no 8 lat, także już troszeczkę się znamy. No. A teraz najważniejsze, najbardziej kontrowersyjne pytanie. No. Bo nie ma co ukrywać, no muzyka reggae kojarzy się z marihuaną. No, i jak uważasz, sensie. Powinna być zalegalizowana? To w ogóle jest bezdyskusyjne moim zdaniem, tak? Bezdyskusyjne. Ja w ogóle uważam tak, że wolność jednego człowieka się kończy tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego. Taki mam generalnie pogląd. No i nie uważam, żeby za jakiekolwiek narkotyki, czy jakiekolwiek w ogóle substancje moralnym było kogokolwiek karać. Z prostego powodu, ponieważ żeby było przestępstwo, to musi być ofiara. A kto jest ofiarą tego, że pójdzie sobie człowiek na koncert i spali sobie tam jointa? No zastanówmy się. Chyba nikt. Wydaje mi się, że... Jeżeli nikt nikomu nie zrobi, to tak. No nie, a co ma zrobić? Bo nie wiem. No na przykład będzie zachowywał się agresywnie. Agresywnie, no to... Myślę, że... No to po alkoholu jest, może być to po alkohol, tak, no alkohol, jak akurat właśnie chciałem tutaj przytoczyć przykład alkoholu, bo po alkoholu bardzo często widziałem agresywnych ludzi. Bardzo często. Mhm. Ludzie po prostu wariowali, zachowywali się nieracjonalnie. Zresztą nie będę ukrywał, że sam też doświadczyłem tego, że nie chcę pić za bardzo alkoholu, bo po prostu no można zrobić rzeczy, które by się normalnie nie zrobiło i potem się żałuje. Natomiast nigdy nie widziałem człowieka po zażyciu konopi, który był agresywny. W zasadzie chyba nie, no nie wiem. Nie było takiego. Nie. Myślę, że akurat nie chcę tutaj chwalić, tak być jakimś propagatorem tego, bo wiadomo, że wszystko jest dla ludzi, ale z rozmysłem, że każdy ma w ogóle swój mózg i tutaj chciałem użyć cytatu z mojego perkusisty, który powiedział kiedyś tak. Każdy mózg jest jak zupa, ale nie do każdej zupy pasuje każda przyprawa. Więc trzeba po prostu myśleć samodzielnie. I o to chodzi, a nie o to, żeby myśleli za nas jacyś goście, którzy w ogóle mają nas za bydło i myślą, że my jesteśmy jakimiś głupkami. Że nie. Ale ogólnie jesteś za legalizacją... Ja jestem po prostu za legalizacją... Wszystkich? Wszystkich, tak. Nie jestem za tym, żeby je brać, bo ja uważam, że to jest straszliwe, tak? Że jakieś chemikalia paskudne w siebie ludzie wtłaczają, w ogóle wdożyły, sobie coś wstrzykują. Biorą jakieś tabletki, tak, niewiadomego pochodzenia. Nie wiadomo, co to, nie można tego sprawdzić, czym to jest, nie? Mhm. I co, i tak byśmy wchodzili do sklepu? I ja nie mówię o tym, żeby to propagować, tak? Mhm. To jest jedna sprawa, żeby to propagować, żeby to leżało w sklepie, nie? To jest absurdalne, to jest bez sensu dla mnie, tak? Mhm. Nie jestem przeciwny temu. Ale jestem także przeciwny karaniu kogoś za to, że sam zdecydował, że chce coś zrobić ze swoim życiem, takiego właśnie. Bo każdy jest, to jest jakby, no... Wbrew podstawowym zasadom, tak, wolności jednostki, moim zdaniem. Taki liberalizm. No. Radykalny dosyć. Nie spodziewałem się, że aż tak. To, że marihuana, bo reggae, no to jest chyba... Nie masz takie wrażenie, że się mega kojarzy marihuana od razu z muzyką reggae? Tak. No w zasadzie jednoznacznie. Jednoznacznie. Każdy nawet niewtajemniczony, jak mu powiesz, że grasz reggae, to ci powie, tam jaracie Twoje. Nawet wszystkich... Na flagach, czy tak na różnych zespołach, na logach jest nawet marihuana. U was nie ma chyba tego. Chyba jest jakiś tam subtelny symbol, subtelny. W logu z tego, co kojarzę, no. Jakiś tam, ale to trzeba się zagłębić, żeby to znaleźć. To jest takie bardziej ukryte. No, nie wszyscy muszą wiedzieć, wybrałbyś się kiedyś na Jamajkę? Bardzo chętnie. W ogóle bardzo chętnie bym się wybrał do Ameryki Południowej i Środkowej w tamte rejony. To jestem zafascynowany w ogóle tą kulturą. Chciałbym koniecznie zobaczyć, jak to wygląda. Bo podobno są bardzo przyjacielscy ludzie. No to, ale to jest chyba rzecz nieodzowna od tej muzyki. Naprawdę, po raz kolejny to powiem. Jesteś osobą wierzącą, katolikiem, chrześcijaninem? Nie. Jestem agnostykiem. Agnostykiem? Na pewno, tak. Ateistą może troszeczkę, to jest za duże słowo, ale agnostykiem na pewno. Mhm. Ja uważam, że tak, że my jesteśmy jako ludzie zbyt mali w stosunku do wszechświata, żeby w ogóle zrozumieć swoje pochodzenie. I to nas tak bardzo boli. To sprawia, że musimy sobie pomóc jakoś, tak? Ja w ogóle to rozumiem i też bardzo szanuję ludzi wierzących, znam bardzo wielu fantastycznych katolików, chrześcijan, czy nie tylko, czy wyznawców innych religii. To są fantastyczni ludzie, ja nawet im trochę zazdroszczę, że oni w to uwierzyli. Ja natomiast nie mogę, bo jestem zbyt pragmatyczny. Mhm. I jakby nie klei mi się to. Na tej zasadzie. Ja myślę, że zagadka moją religią taką w cudzysłowie jest zagadka.
której nigdy nie rozwiążemy. Skąd przyszliśmy i jak to się stało? Tak, no wiadomo, no okej, nauka mówi, że szympans jest naszym przodkiem, faktycznie, to jest wysoce prawdopodobne. A w to wierzysz? Chyba, myślę, że tak, no, jest bardzo dużo dowodów na to, że po prostu ewolucja to wszystko zrobiła, tak? Mhm. Natomiast też prawdy nigdy nie poznamy. A jeżeli już nawet ewolucja to zrobiła, to skąd się wziął ten pieprzony pantofelek? Zastanówmy się. Jak to się stało w ogóle? A co było pierwsze, kura czy jajko? No właśnie. A wiesz, że odkryli to ponoć? Ponoć odkryli, że pierwsza była kura. Tak czytałem. Pierwsza była kura. No. Tak. Ciekawe. A z czego się wybyła? Nie wiadomo, ale tak czytałem, że naukowcy jednak stwierdzili, a to tak z rok temu, że pierwsza jednak była kura. Niesamowite. No. A buddyzm cię przekonuje? Tak, ze względu na to, że nie jest religią. A czym? Poszukiwaniem drogi do uwolnienia się od cierpienia poprzez przede wszystkim znalezienie przyczyny cierpienia. Czytałem trochę o buddyzmie i w ogóle kim był Budda. Polecam też sobie poczytać. I to jest generalnie właśnie taki ruch, który mi odpowiada, ponieważ tam jest jakby główną zasadą pokora. Buddyzm wyklucza ego. W ogóle uważa, że ego to jest... Buddyści uważają, że ego to jest coś złego, że z tego w ogóle wynikają największe cierpienia człowieka, tak? Że mamy jakieś pragnienia swoje i stawiamy to nad nasze szczęście. Jest czasami się opanować, jeżeli coś cię wkurzy dość porządnie. No. No to jednak ja na przykład czasami reaguję nie... Klniesz. No nie miło, tak? A jednak to nie ma sensu. To nie ma żadnego sensu. Należy się uspokoić, denerwując się, kochani, tylko i wyłącznie na swoje zdrowie wpływamy. Należy się uspokoić, spokojnie przyjąć sytuację i na pewno wszystko się wyjaśni. Po prostu będzie okej. Tak, ja oczywiście nie jestem mentorem w tej kwestii, bo sam nie jestem idealny, ale staram się i staram się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak to robię? Czuję się jak na kazaniu. I tym miłym akcentem bardzo dziękuję za udział w nagraniu i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Jak na kazaniu.